najlepiej jest ten znany numer 112 i jeżeli jesteśmy w lesie i widzimy, że gdzieś widzimy w ogóle przy drogach są słupki oddziałowe, to najlepiej powiedzieć, przekazując tą informację, w jakim lesie jesteśmy i jaki numer jest napisany, czy numery na tym słupku oddziałowym, bo wtedy to jest bardzo szybkie do lokalizacji, ale ja też chcę uspokoić. Zazwyczaj jeżeli osoba, która przybywa w lesie i widzi pożar, to ten pożar jest też widzialny przez ten system ochrony przeciwpożarowej i za chwilę pojawią się tam leśnicy i w krótkiej chwili znajdą się też strażacy. My sami dysponujemy też wozami patrolowo-gaśniczymi. Jeżeli mały pożar jest, no to sami leśnicy robią z tym porządek. I muszę powiedzieć jedno, że gdy zaczynałem swoją pracę, no to średni pożar był mierzony w hektarach. Natomiast dzisiaj, po tych latach przepracowanych w lasach państwowych, średni pożar wynosi, powiedzmy, kilka arów, 10 arów, 7 arów, 15 arów. To oznacza jedno, że tych pożarów jest bardzo dużo, ale one są bardzo szybko lokalizowane. Bardzo szybka reakcja i leśników, ale również bardzo szybka reakcja ochotniczych straży pożarnej czy Państwowej Straży Pożarnej. Też samoloty, mamy dyżury samolotów, które przy większych pożarach no, ratują bardzo często całą sytuację i potrafią te źródła pożaru jak najbardziej zlokalizować i zadusić.